Na ostatnich zajęciach rozmawialiśmy z dziećmi na temat odpadów, skąd się biorą, czy dużo ich produkujemy, co można zrobić, aby ich było mniej. Kontener jest tylko jeden? Nie. A jakie są tam kontenery? Rozmawialiśmy też, jaka jest dalsza historia odpadów, gdy one trafią już do kontenera na śmieci. Mamy od plastiku, od metalu i też by było fajnie, jakbyśmy mieli te duże kontenery na baterie. Dzieci dowiedziały się na temat wysypisk śmieci, iż jest to miejsce specjalnie przystosowane do tego, żeby tam je składować, ale również na temat dzikich wysypisk śmieci, czyli śmieci porzucanych w miejscach nieprzystosowanych, gdzieś najczęściej na łonie natury. Zrobię czarną kropkę. Ta czarna kropka to będzie wysypisko dzikie wysypisko śmieci. Tak to wygląda. I leżą te śmieci i któregoś dnia spadł deszcz. I zobaczcie, co się wtedy dzieje. Te wszystkie toksyczne rzeczy, słuchajcie, to wszystko, zobaczcie, rozlewa się na okolice. Różne toksyczne substancje, które uwalniają się z tych śmieci, mogą przedostać się do gleby, skazić glebę, jak i również wody gruntowe. Dla zwierząt, dlatego iż mogą zwierzęta się zatruć, jedząc jakieś odpadki, jakieś niebezpieczne substancje, bądź też zaplątać się, a wiadomo, zwierzęta nie mają narzędzi czy rąk, żeby miały możliwość swobodnie jakoś się, żeby jakoś się z tego wyswobodzić. Wasze zadanie będzie takie. Wyobraźcie sobie, tutaj stajcie przed wszystkimi, wyobraźcie sobie, że jesteście jakimś dzikim zwierzątkiem, na przykład sarenką czy łabędzie. Spróbujcie wyplątać się i zobaczymy, czy będzie łatwo. Bez użycia rąk i zębów. Spróbujcie zdjąć. Musieliśmy założyć takie bordowe gumki i bez użycia zębów musieliśmy się z nich wyplątać. To było nieprzyjemne uczucie, bo nie mieliśmy jak się z nich wyplątać i jak zwierzęta tak mają, to jest naprawdę nieprzyjemnie. Zobaczcie, co dzieci wyniosły z naszych zajęć ekologicznych. Niektóre śmieci mają dużo toksyn i są niebezpieczne dla nas i środowiska. Na tych zajęciach nauczyłam się tego, że nie można na przykład elektroniki wyrzucać do normalnych śmieci, ponieważ wtedy można zatruć ziemię albo wodę, która jest pod ziemią. Nauczyłam się, jak się segreguje śmieci, a także jak wpływają na środowisko dla niektórych zwierząt. Na dzisiejszej lekcji nauczyłam się, że trzeba segregować śmieci, i nie zostawiać, bo nie zostawiać ich w lesie, bo tak jakby one tak psują środowisko i mogą zwierzęta się udusić i umrzeć. I tam nie może rosnąć na przykład drzewo, bo są śmieci. No, nauczyłem się tego, że nie warto od razu wrzucać śmieci, ale warto już jak wrzucamy, żeby je odpowiednio segregować. Na dzisiejszych zajęciach nauczyłam się tego, żeby segregować śmieci, ponieważ może to nam zaszkodzić oraz zwierzętom, które na przykład mogą się zarazić jakąś chorobą albo mogą się zatruć czymś. Według nas zajęcia były fajne i na dzisiejszych zajęciach nauczyliśmy się, że trzeba segregować śmieci do odpowiednich kontenerów, nakrętki z zakrętek odkręcać i je zgniatać przed wyrzuceniem. Warto segregować wszystkie odpady, śmieci. Że nie można wrzucać elektrycznych odpadów do normalnych. Jeżeli muszę wynieść butelki, to odkręcam korki, zgniatam butelki i wrzucam. Na zajęciach nauczyłam się, jak ładnie segregować śmieci i jak dbać o czystość dla naszego środowiska. Thank you.